Siemanko, ja jestem Lucek, a to jest Need for Speed Rivals. Dzisiaj będziemy testować Lamborghini Sesto Elemento. Samochód naprawdę niesamowity pod wieloma względami, ale jakimi względami? To wam zaraz opowiem właśnie w tym filmie. Zapraszam. Oto Sesto Elemento. Lamborghini Sesto Elemento, które jest jednocześnie najlepiej przyspieszającym Lamborghini ze stajni tej właśnie marki. Jakie ono jest w grze? Powiem wam, że jest naprawdę niesamowite. Pod kilkoma względami. Przede wszystkim wspomniane tutaj przyspieszenie w grze jest naprawdę nieźle odzwierciedlone. A poza tym, a co to za billboard? Pure and simple, Ford Mustang. Okej. A poza tym, ten samochód naprawdę skręca nieziemsko. Widać tutaj nawet odwzorowane włókno węglowe. Wygląda to ciekawie. Pokażę wam, jak to wygląda w wyścigu, bo tutaj jest taki wyścig, który akurat ma sporo takich ostrych zakrętów. Tym samochodem się prawie że nie driftuje, co w Rivalsie jest aż dziwne. No bo przecież ta gra jest właściwie też w dużej mierze o drifcie. Wow. Przynajmniej takim arcade'owym. Ale zobaczcie, jak ten samochód pokonuje zakręty. To jest niesamowite. Trochę tam driftuje, ale troszeczkę. W porównaniu do innych samochodów to jest masakra. Ten samochód naprawdę skręca jak nie z tej gry. Jakby ktoś zrobił, nie wiem, jakąś modyfikację i wrzucił sobie ten samochód po prostu do Rivalsa. Naprawdę, skręca się aż dziwnie się wchodzi w zakręty tym samochodem. Jednocześnie bardzo, bardzo szybko pokonuje się je. I o ile ten skręt jest taki mocny i samochód wydaje się naprawdę pokonywać zakręty świetnie, to prowadzenie jest trudne, powiem wam. Ten skręt jest taki dziwny. Ciężko się tym samochodem operuje. Czasami nawet na zakrętach potrafi nas gdzieś tam wyrzucić i trzeba użyć hamulca, ale zobaczcie teraz, no po prostu bez jakiegoś większego stresu wszystkie te zakręty się pokonuje elegancko. Okej, no ten był ostry, ten był 90 stopni, no to mogłem się tutaj rozwalić. Ale poza tym naprawdę jest nieźle. No i zobaczcie, oj, doganiam tutaj frajerów, Ferrari, alera jasna. Frajerów, Ferrari. Kilka tam Ferrariów było. Kilka Ferrari. Żeby się nie obrazili tutaj lingwiści. Podriftować też oczywiście można, ale dużo szybciej pokonuje się te zakręty po prostu zwalniając i skręcając. Przynajmniej ja mam takie wrażenie. Zobaczcie, ja się rozbijam o wewnętrzne bandy w ogóle. Ten samochód traci też, znaczy jakby sam zwalniał, tak, takie mam wrażenie, jakby sam zwalniał po prostu na tych zakrętach. Ale wbrew pozorom da się nim bardzo szybko pokonywać czasy przeciwników, czasy naszych znajomych, jakie sobie tutaj wywalczyli na różnych wyścigach, czy na różnych eventach. Właśnie dzięki temu, że ten samochód świetnie pokonuje wspomniane zakręty. No ale zakręty to jedno, przyspieszenie to drugie. Za chwilkę pokażę wam, jak Sesto Elemento startuje. Zobaczcie, jak się fajnie tutaj tarcze hamulcowe zaświeciły. Moje Sesto Elemento nie jest ulepszone jakoś tam mocno. Pokażę wam, jakie mam ulepszenia. Nie są jakieś wygórowane. Samochód z wyglądu może niektórym się podobać, może niektórym się nie podobać. Mnie tak średnio. Dobra. I startujemy. To nie jest oczywiście wyższa półka, jeśli chodzi o samochody w tej grze. Powiedziałbym, że gdzieś tak średnio. Ale naprawdę jest bardzo, bardzo szybkie. No i jak wspomniałem, nie jest jeszcze ulepszony. Pojeździłem trochę na wersji policyjnej, która potrafi osiągnąć 350 km na godzinę maksymalnej prędkości, natomiast z Nitrem osiąga 366 km na godzinę wersja policyjna, czyli maksymalnie ulepszona bodajże.
i taką sobie za chwilkę też pojedziemy, zobaczycie, że ten samochód już, gdy jest na maksa ulepszony, po prostu miażdży swoimi osiągami. I skręt jest tutaj. Zobaczcie, jak naciskam hamulec, to wóz aż staje prawie na... To nie jest hamulec ręczny nawet, to jest zwykły nożny hamulec. Samochód po prostu staje o 90 stopni na zakręcie. To jest trochę kłopotliwe, ale da się do tego przyzwyczaić. Kwestia oczywiście wprawy. Te samochody w Rivalsie w większości prowadzą się w miarę podobnie do siebie, ale Sesto Elemento zdecydowanie tutaj odstaje od nich wszystkich. Ma po prostu zupełnie inne sterowanie. Dobrze. I jak widzicie, no właśnie, jak to jest z tym skrętem, z wymienianiem trafiku? Jak widzieliście, teraz poszło mi to całkiem nieźle, ale zdarza się, że jakby Sesto niezbyt szybko reaguje na te nasze polecenia skrętu, czyli po prostu na ruszanie gałką, czy też ruszanie, skręcanie strzałkami. Chodźmy sobie teraz może do na karierę policjanta, pokażę wam Sesto Elemento policyjne, znacznie, znacznie szybsze od tego, które ja sobie tutaj posiadam. Zdobyłem ileś tam punktów, ponad sporo. Wybór z samochodu, to nie. Ulepszanie osiągów, zobaczcie sobie, ja mam tu tylko co? Prowadzenie na 4 i przyspieszenie na 5. Nawet prędkości maksymalnej nie ulepszałem, ale przyspieszenie jest już 5 na 5, czyli maksymalne. I porównajmy sobie teraz do jakichś samochodów z wyższej półki. Tutaj mamy na przykład Koenigsegga One i zobaczcie, przyspieszenie 9.2. Sesto Elemento przyspieszenie 9.0. A co tu jeszcze mamy takiego? Ferrari 8.8 przyspieszenie. Pagani Fujara 9.3, tutaj mamy 9.6, McLaren P1. Także Sesto Elemento naprawdę wysoko stoi pod względem przyspieszenia. Natomiast prędkość maksymalna jest zdecydowanie mankamentem w tym samochodzie, jeśli chodzi o wóz dla ścigantów. Dobrze. A tu już mamy najszybszą wersję policyjną w Sesto Elemento. Technologii pościgowych nie ma co instalować tutaj. Chodźmy sobie może gdzieś do jazdy dowolnej i zróbmy jakiś hałas. Okej, i wiecie co? Jest tutaj szybka reakcja, czyli po prostu jazda na czas. Moimi przeciwnikami są kilku znajomych w Bugatti Veyronach. Najlepszy czas to jest 2.33. Myślicie, że uda mi się pobić ten czas w Bugatti Veyrona właśnie w Sesto Elemento, samochodzie, który tak dobrze przyspiesza? Za chwilkę się o tym przekonamy. Postaram się jechać jak najlepiej potrafię. To jest wersja najszybsza, najlepiej przyspieszająca tego Lamborghini w grze, więc myślę, że naprawdę będzie na co popatrzeć. I myślę, że uda mi się pokonać moich znajomych. Zobaczcie, jak pokonuje te Sesto te zakręty. No to jest rzeźnia po prostu. Trochę mnie zarzuciło. Kara czasowa, niestety. Ale podejrzewam, że kolegom się dużo, dużo gorzej jeździło Bugatti Veyronem na tych odcinkach trasy. Okej, tu tylko nie w prawo, tylko nie w prawo. Dobrze, jedziemy prosto. Popatrzcie sobie, jak pędzi pięknie Sesto Elemento. 300, zobaczcie, 350. 300. Jedź 350, troszeczkę skręcam i dlatego nie chcę tej prędkości osiągnąć, ale 350 to jest max, mówię wam. O, jest 350, mówiłem. 360 z nitrem, 366 z nitrem to jest prędkość taka już naprawdę max. No i dobrze, zostało mi chyba 5 km do końca. Myślicie, że pobiję ten czas Bugatti Veyronów? Samochodów najszybszych, jednym z najszybszych na świecie, bo już nie najszybszych. Ale to są wersje chyba Super Sport, 1200 koni mechanicznych plus masa elektroniki. Właściwie nie wiem, co więcej waży w tym samochodzie w Bugatti Veyronie. Czy silnik, czy elektronika. Oj, kara czasowa dosyć spora. Mocno uderzyłem o bandę. Ale może jakoś to jeszcze będzie.
Oj, bez kary, super. Trochę się tylko otarłem. A, nos mnie swędzi, cholera jasna. Muszę się podrapać. Okej, teraz na prostej. Okej. Co za ulga! Fucking shit. 1,5 sekundy straty. A właśnie, czasami potrafi tak zarzucić te sesto elementy. To jest problem. I teraz prawo i prosto. Ostatnia prosta meta jest na końcu i... Czy udało się? Tak jest. Udało się pobić czas kolegi o 3 sekundy mimo kilku kar, które zdobyłem podczas... Zdobyłem. Po prostu, no w sumie zdobyłem, tak? Zdobywa się też mandaty. Zgadza się? Więc naprawdę niezły samochód, naprawdę można mi tutaj poszaleć i pobić wyniki znajomych, tym bardziej, że na zakrętach spisuje się po prostu świetnie i jakiejś prędkości maksymalnej wygórowanej wcale nie ma. Mocą tego samochodu jest przyspieszenie, które jest po prostu niesamowite. Niesamowite jest. No dobrze, Sesto Elemento z DLC, które można kupić na promocji za 8 zł. Dostajemy w pakiecie 3 samochody, czyli Sesto Elemento, GTA Sprano oraz McLaren SLR Roadster dla wersji dla ścigantów, dla złoczyńców, tak? Tamte pozostałe samochody pokażę wam już w następnych odcinkach, a tymczasem dziękuję wam za wyświetlenie i zapraszam ponownie po więcej filmów z Need for Speed, Rivals i nie tylko! Na razie, hej!